Witam Państwa bardzo serdecznie w kąciku bibliotecznym. Przedstawimy dzisiaj jak zwykle nowości biblioteczne. Zaprosimy Państwa na imprezy biblioteczne, na spotkanie muzyczne w Klubie Literackim, na wystawę w mini galerii naszej biblioteki. Z nowości bibliotecznych polecam Państwu dzisiaj z literatury popularno-naukowej przepięknie wydaną książkę, wydaną przez wydawnictwo National Geographic, Zabytki architektury obronnej, której autorem jest Henry Stierlin. Książka ta została wydana w serii Zabytki z lotu ptaka. Autor tej książki to znany fotograf, historyk sztuki i architektury. Jest autorem wielu książek o tej tematyce, jest również dziennikarzem, wydawcą i producentem. Sam o sobie mówi, że jest komparatystą wielkich cywilizacji. W tej książce właśnie przedstawia wszystkie wielkie cywilizacje, przedstawia przede wszystkim swój talent fotograficzny, bo przepięknie ilustruje tą książkę. Opowieści o wspaniałych cudach świata ilustruje swoimi przepięknymi zdjęciami. Bardzo serdecznie polecamy tę książkę w czytelni naukowej przy Alei Henryka 30, gdzie zapraszamy serdecznie. Drugą pozycją, którą dzisiaj Państwu chciałabym zaproponować, jest książka kardynała Stanisława Dziwisza Świadectwo. Tytuł na pewno jest Państwu znany. Od kilku miesięcy jest reklamowana w mediach ogólnopolskich. Tą pozycję już za niedługo w wypożyczalni przy ulicy Oświęcimskiej 3 będzie można wypożyczyć, a także w innych filiach na terenie miasta i gminy Chrzanów. Książka kardynała Stanisława Dziwisza Świadectwo to przede wszystkim przepięknie napisana opowieść o naszym wielkim papieżu Janie Pawle II, napisana nie tylko przez stałego współpracownika duchownego, ale przede wszystkim napisana przez przyjaciela Ojca Świętego. Serdecznie Państwu tę książkę polecam. Na okładce możemy przeczytać, że jest to poruszające wspomnienie sekretarza Ojca Świętego Jana Pawła II, bezpośredniego świadka wydarzeń największego pontyfikatu w dziejach Kościoła, spisane w rozmowie z Gianfranco Swiderszonim. Serdecznie Państwu polecam również tą książkę, już niedługo wypożyczalni. Z książek beletrystycznych z kolei dzisiaj Państwu chcielibyśmy polecić książkę Melanii Mazzucco, pisarki włoskiej, zatytułowaną Tak ukochana. Jest to zbeletryzowana opowieść o słynnej skandalistce Anne Marie Swarzenbach. Jest to właśnie bohaterka tej powieści, jedna z najbardziej fascynujących postaci lat 20. i 30. XX wieku. Anne Marie Swarzenbach to nie tylko pisarka, fotografka, dziennikarka, ale również podróżniczka. Uważana była za skandalistkę. W rzeczywistości jednak tak naprawdę w relacjach rodziny i jej bliskich przyjaciół była osobą bardzo zagubioną i wyobcowaną. Sam Thomas Mann, słynny pisarz, nazwał ją znużonym aniołem. Pocieszenia szukała przede wszystkim w sztuce, miłości, a zwłaszcza w podróżach. Bardzo serdecznie polecam Państwu tą książkę. Ta książka została wydana w serii Zmiotłą przez wydawnictwo WAP. Do wypożyczenia na ulicy Oświęcimskiej w wypożyczalni beletrystycznej. I to wszystkie nowości biblioteczne, które Państwu dzisiaj chciałabym polecić. W najbliższym czasie zapraszamy Państwa na kilka imprez bibliotecznych. Przede wszystkim w środę, 25 kwietnia, zapraszamy bardzo serdecznie do Klubu Literackiego, gdzie odbędzie się o godzinie 17 recital Piotra Kłeczka, zatytułowany Pieśni miłości i nienawiści, czyli jak normalnie złe miesza się do dobrego. Wieczór poświęcony będzie poezji i muzyce Leonarda Cohena oraz Andrzeja Garczarka. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
Zaprosić również Państwa chciałabym na kolejną wystawę w mini galerii naszej biblioteki przy alei Henryka 30, gdzie w holu biblioteki i w czytelni prasy prezentujemy wystawę zatytułowaną Ex Libris i Grafika, której autorem jest pan Czesław Woś. Autor tej wystawy pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Od wielu lat zajmuje się grafiką i ex librisem. Na tej wystawie prezentowane są różne techniki wykonywania ex librisu, głównie techniką akwaforty. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Zaprosić również chciałabym szkoły podstawowe i gimnazja do uczestniczenia w lekcjach bibliotecznych na temat wystawiennictwa bibliotecznego i tej prezentowanej aktualnie wystawy. Zaprosić chciałabym do kontaktu z Klubem Literackim i do współpracy w ramach wystawiennictwa bibliotecznego.